imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Gromadzimy się przy ołtarzu Chrystusa w obecności naszej Pani, Matki Bożej Fatimskiej. Składamy na jej dłonie nasze wszystkie sprawy, z którymi przyjechaliśmy w naszych pielgrzymkach. Szczególnie cała wspólnota z Piotrkowa Trybunalskiego składa tutaj swoje wszystkie sprawy, którymi przyjechali. Także w tych naszych modlitwach przedstawiamy Elżbietę i Krzysztofa. Uznajmy teraz, że jesteśmy słabi, grzeszni, abyśmy godnie i z czystym sercem złożyli tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Micheasza. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. Gdy pożądają pól, zagarniają je. Gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę mężczyznę z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Przeto tak mówi Pan. Oto ja zamierzam zesłać na to plemię niedolę, od której nie uchylicie waszych karków i nie będziecie dumnie chodzić, bo będzie to czas nieszczęścia. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę. Podniosą wielki lament, mówiąc, jesteśmy ograbieni do szczętu, dział mego ludu przemierzony sznurem i nie ma kto, by go przywrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Przeto nie będziesz mieć nikogo, kto by rzucał sznurem na dział w zgromadzeniu Pana. Oto słowo Boże. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Dlaczego z dala stoisz, Panie? Ukrywasz się w czasach ucisku.
gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknął. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością, bluźni drapieżca i pogardza Panem. Pyszniąc się mówi występny, nie pomści, nie ma Boga. Oto całe jego myślenie. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Jego usta pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, a pod jego językiem złość i krzywda. Czai się w zasadzkach przy drogach i zabija niewinnego z ukrycia. Oczy jego wypatrują biedaka. Nie zapominaj o ubogich. A ty widzisz i trud, i boleść, patrzysz, by wziąć je w swoje ręce. Tobie poleca się biedny, tyś opiekunem sierot. Nie weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał, ni krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecione nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Drodzy, pierwsze czytanie, które słyszeliśmy z proroka Micheasza, podkreśla taki ciekawy moment w życiu Izraela. Nie mieli żadnych wojen, żyło im się bardzo dobrze. To był taki czas bogactwa w Izraelu. I pojawia się w sercu tych, którzy odnieśli taki sukces bogactwa, chęć uciskania tych, którzy są ubodzy. Poszli w stronę niesprawiedliwości, dlatego Bóg zapowiedział karę dla nich. I też, drodzy, w dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z taką niezrozumianą nienawiścią do Jezusa Chrystusa. Pan Jezus po uzdrowieniu wielu osób w szabat doznaje wielkiej nienawiści za to dobro, które uczynił w imię swojego niebieskiego Ojca.
I takie pytanie, czy nie są to takie czasy, w jakich my żyjemy, gdzie spotykamy się z taką wielką nienawiścią do nas chrześcijan, w ogóle niezrozumiałą, nieraz taką podtrzymywaną w sercach wielu ludzi, także tych młodych, którzy są nasyceni wielką nienawiścią. Ciągle jesteśmy świadkami, jak ta nienawiść pracuje w ludzkich sercach, nawet do pragnienia zabicia drugiego człowieka. A Pan Jezus nam podpowiada, co zrobić. Usuwa się. Jest w Ewangelii cytowana pierwsza pieśń Jahwe z księgi proroka Izajasza, który mówi, że ten umiłowany sługa Boga będzie łagodny, będzie cichy, nie będzie krzyczał, odsunie się. To jest wielkie wskazanie dla nas. Pewnie pamiętamy z Ewangelii takie wydarzenie, gdy przyprowadzają do Jezusa nierządnicę. I Pan Jezus się schyla i pisze według tradycji grzechy na piasku. Ale to jest takie bardzo ważne, drodzy, że On się schyla. Nie jest na poziomie wzroku, który jest żądny nienawiści, aby właśnie tą słabą grzesznicę ukamienować, a zarazem szukać, w jaki sposób potępić Chrystusa. Pan Jezus zawsze unika wzroku nienawiści i zawsze unika człowieka, który jest pełen nienawiści, odsuwa się. I jesteśmy teraz w Fatimie, która jest właśnie takim proroczym miejscem, bo święty Jan Paweł II nazwał w czasie beatyfikacji pastuszków Hiacyntę i Franciszka prorokami na dzisiejsze czasy. A w czym to proroctwo polega? Polega na tym, że te małe dzieci pokazały, w jaki sposób ratować świat przed właśnie chorobą nienawiści i zniszczenia. A tym lekarstwem to jest właśnie pokuta, znoszenie w cierpliwości wszystkiego, co niesie życie. Wiemy, jak te dzieci w cichości swojego serca przyjmowały cierpienie. Nieraz za cenę takiej heroiczności. Znamy też, jak tutaj jesteśmy, jak umierała błogosławiona święta Hiacynta, która umarła w wielkiej samotności. W jej oczach były krople krwi, ale wszystko zgodziła się, aby ofiarować o nawrócenie grzeszników, aby pomniejszyć nienawiść właśnie na tym kontynencie, który został zraniony przez I wojnę światową. Tak samo, drodzy, czy święty Franciszek Marto, który też zawsze ofiarowywał swoje cierpienie za grzeszników, odmawiał różaniec. Pierwsze pokuta, druga właśnie też modlitwa, te ubogie środki Kościoła. Post, modlitwa, jałmużna. Tego nigdy nie możemy zapomnieć. Tego właśnie zawsze to świadczy o żywotności każdej wspólnoty chrześcijańskiej, jeśli są te trzy wymiary. Post, modlitwa, jałmużna. Miłosierdzie Boże względem słabych, umartwienie swojego serca i modlitwa, którą Matka daje Boża do naszej ręki, jaką jest modlitwa różańcowa. Musimy wierzyć w taką moc tej modlitwy. Święta Teresa Wielka, która odeszła do nieba po 9 miesiącach ciężkiej choroby, gdy przyszła do swojej już współsiostry, powiedziała, że gdybym wiedziała, jaką moc ma jedno pobożne odmówienie Zdrowaś Maryjo, to gotów jestem wrócić na ziemię i cierpieć jeszcze więcej, aby sprowadzić jak najwięcej łask na ziemię, na tych ludzi, którzy są zranieni słabością, nienawiścią, nałogami. Wdzięczni Matce Najświętszej, że nas dzisiaj zaprosiła na mszę świętą, że dzisiaj możemy być tutaj, nakarmić się ciałem Chrystusa. Postarajmy się właśnie na wzór naszego Mistrza być tam, gdzie niesie się pokój, gdzie naszym umartwieniem zmniejszamy zło, egoizmu, nienawiści, gdzie naszą modlitwą przemieniamy serca, a naszą wzajemną miłością wprowadzamy Bożą miłość do naszych rodzin, do naszego serca.
przyzywając wstawiennictwa Pani Fatimskiej, z wiarą i ufnością zanieśmy do Boga nasze prośby. Za Kościół Święty, aby przyjął i głosił Słowo Boże, a przez sakrament chorych był dla cierpiących znakiem zbawienia i nadziei. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich chrześcijan, aby naśladując Maryję, z wielką czcią i pilnością służyli jedni drugim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za cierpiących na ciele lub na duszy, aby odczuwali macierzyńską obecność Maryi, pocieszycielki strapionych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O ludzkie oblicze szpitali całego świata, aby chorzy mogli czuć wokół siebie atmosferę czułości i uważnej opieki, której tak bardzo potrzebują. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nasze wspólnoty, aby odkryły głęboką wartość tajemnicy odkupienia objawiającej się w cierpiących braciach i siostrach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O błogosławieństwo Boże dla Elżbiety i Krzysztofa w rocznicę ślubu. Ciebie prosimy. Za wszystkich tu zgromadzonych oraz za chorych członków naszych rodzin, abyśmy za pośrednictwem Maryi osiągnęli pełnię zdrowia duszy i ciała. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący i pełen dobroci Boże, który przychylnie przyjąłeś gotowość Maryi na bycie matką Twojego Syna i które nauczyłeś ją służyć potrzebującym, obdarz nas łaską naśladowania jej we wszystkich momentach naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jedny Pan i uzyska przebłaganie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemień je na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim. W górę serca wznosimy jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich
przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem José oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych braciach, zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Hiacyntą i Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze, wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata,
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Oh.
chwała i dziękczynienie. Bądź w każdym momencie Jezusowi Najświętszym w boskim sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tyle choć bądź pochwalą Jezu nam miłości. Chwała i dziękczynienie, bo w każdym momencie Jezusowi Najświętszym boskim sakramencie. Ile minut godzinie, a godzin wieczności, ilekroć bądź pochwalą Jezu nam miłości. Chwała i dziękczynienie, Najświętszym boskim sakramencie. Ile minut godzinie, a godzin wieczności, tyle roz bądź pochwalą Jezu na miłości. Módlmy się. Pośleni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Jezus w dzisiejszej Ewangelii pochyla się nad tym, co słabe, co przypomina trzcinę nadłamaną. Wszyscy możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy takimi słabymi Jego dziećmi, nad którymi się On pochyla wraz z Matką Najświętszą, którą w sposób szczególny w tym miejscu czcimy. Na kontemplowanie tej prawdy na cały dzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.